Swoje testy staram się przeprowadzać w taki sposób, aby zawsze było wiadomo, dla kogo jest prezentowany samochód. Mercedes EQE jest... pomarańczowego pojęcia nie mam dla kogo. Ale i tak nie chciałbym go jutro oddawać. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. I serio, nie wiem, dla kogo to jest konkretnie samochód. Bo jak kupujecie nowe auto, to przeważnie wiecie, czy chcecie sedana, limuzynę, SUV-a, jakieś auto podwyższone, czy jakieś auto o charakterze sportowym. A tutaj łączy się kilka rzeczy. Ale nie będziemy się cały odcinek zastanawiać, dla kogo to jest samochód, tylko się z tym samochodem po prostu zapoznajmy. Postaram się może odpowiedzieć na końcu na to pytanie. Zacznijmy od bagażnika. Ale już tu odniosę się do tej nietypowości, ponieważ zobaczcie, może się wydawać, patrząc na ten samochód z boku, że to jest liftback. A podchodząc do niego, okazuje się, że szyba się nie unosi i otwieramy bagażnik po prostu tak jak w sedanie. A co okaże się naszym oczom, gdy już do niego zajrzymy? Otóż znajdziemy tu 430 litrów przestrzeni bagażowej. I po pierwsze, sama ta wartość nie jest jakaś największa. Po drugie, jeśli odniesiemy do tego, że ten samochód jest tak duży, ja zaraz o tym powiem, no to tym bardziej może się wydawać, że to jest trochę za mało. A po trzecie, ten bagażnik jest głęboki i jakby to powiedzieć, zmieścimy tutaj dużo małych rzeczy, na przykład siatki z zakupami, no ale raczej mało dużych rzeczy, bo to po prostu jest sedan i zwyczajnie mogą one się tutaj nie zmieścić. Ale nie przedłużając, jeśli jesteście tym samochodem zainteresowani, to niech Was nie zmyli to, że to jest tak duże auto, bo bagażnik do największych nie należy. Dobra, za chwilę przeskoczymy na kanapę, ale może jeszcze słowo na temat rozmiaru tego auta, żebyście mieli wyobrażenie. Ten samochód mierzy prawie 5 metrów. A waży ponad 2,5 tony. Także możecie sobie wyobrazić, z jakim samochodem mamy do czynienia, a wspominam o tym, bo ja mam takie wrażenie, że tego rozmiaru trochę nie widać z zewnątrz. Pewnie przez proporcje tego samochodu, przez to, że ta maska jest ścięta, tył mocno opada i można mieć takie wrażenie, że ten samochód jest mniejszy. No a to jednak jest kawał fury. No ale dobra, wskakujemy na kanapę i co się okazuje? Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i przed kolanami jest po prostu potęga. Stopy też schowam pod fotel kierowcy i jest super, ale trochę inaczej jest nad głową. Żeby nie było, ja tej przestrzeni trochę mam. Pamiętajmy też, że mam tutaj ogromne okno panoramiczne, a to zabiera trochę miejsca nad głową, ale moje wrażenia są takie, że jak się tutaj usadzę, siedzę sobie spokojnie i jest mi mega wygodnie. Ale jak zacznę się, że tak powiem, kręcić, na przykład jak nagrywałem wnętrze tego samochodu, to kilka razy głową o dach uderzyłem, więc gdyby tutaj miał jeździć ktoś wyższy, no to też polecam to po prostu na sobie sprawdzić. Dobra, tył mamy załatwiony, a teraz żebyście wiedzieli, czym ja w ogóle jadę, jaką mamy tutaj wersję, to nie powiem, że zaglądamy pod maskę, tak jak zawsze, bo Mercedes tutaj też nie chce, żebyśmy to robili, tylko raczej, żeby to robił wykwalifikowany mechanik. Po prostu posłuchajcie, jak wyglądają dane na papierze. Prezentowany dziś model to EQE 500 4MATIC. Oznacza to tyle, że znajdziemy tu dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 408 koni mechanicznych. Generują one, uwaga, 858 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Znajdziemy tu oczywiście napęd na 4 koła, a deklarowany zasięg to około 600 km. Samochód w prezentowanej specyfikacji rozpędzi się do 210 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 4,7 sekundy. Ponad 800 Nm. Spróbujcie sobie to wyobrazić. 4,7 do setki i 2,5 tony. I powiem coś dziwnego. To oczywiście też, ale nie to jest tutaj najfajniejsze. Bo krótko mówiąc, to nie jest samochód do ścigania się. Chociaż on potrafi fajnie jeździć. Mówię o skręcaniu, no bo 4,7 mówi samo za siebie, ale to nie jest samochód do szaleństw. Nie po to zrobiono klasę E, a potem elektryczną klasę E, że tak nazwę to auto. I tu już może wchodzę trochę w zastanawianie się, dla kogo to jest samochód. Ten samochód w moim odczuciu, to są moje wrażenia, nie ma dać Wam sportowych wrażeń, bo pierwszy, drugi, trzeci dzień pewnie będziecie przyspieszali tak, że będzie Was wciskało fotel, powypadają plomby Wam, sąsiadom. Na pewno, bo to robi przeogromne wrażenie, ale ile można tak jeździć, to raz, a dwa, to naprawdę nie jest samochód do tego. Więc co trzeba zrobić, zamawiając to auto? Jeśli ktoś zastanawia się już nad dodatkami, co tu jest najfajniejsze i jak to auto spersonalizować, to moje rady. Po pierwsze, tylna skrętna oś. Ona może mieć 4,5 stopnia, ale może mieć też stopni 10. I jeśli zastanawiacie się, na co wydać tutaj pieniądze, to zaczynamy od tego.
ten 5-metrowy samochód, nie wiem, jakbym chciał zawrócić na tych światłach. Lewy pas, wydaje się, że nie ma szans. No pewnie nie widzicie tego, tej zawrotki, ale byłaby bardzo wąska. Dla niego to jest w ogóle pikuś. Te 10 stopni robi taką robotę, że już nie będę odnosił, że nie wiem, Insignią się tak nie zmieszczę, bo to w ogóle dwa światy, ale ja nie wiem, czy to nie zawraca lepiej niż Yaris, a przynajmniej macie takie wrażenie. To jest coś niesamowitego i to jest wręcz, ja to nazywam game changer. Może żeby wzmocnić. Jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, że jestem świrem odnośnie muzyki. Burmester tutaj gra super, za niego też bym na pewno dopłacił. Nie jest to taki system, od którego opadła mi szczęka, ale gra bardzo dobrze. To jeśli miałbym wybrać, to ja biorę tylną skrętną oś i te 10 stopni. To jest coś niewiarygodnego, to zmienia zupełnie prowadzenie samochodu. Dodam też, jeśli ktoś nie jeździ już czymś takim, że jak wsiądziecie w samochód po raz pierwszy, to musicie trochę uważać. Czemu? Może podam jakiś konkretny przykład. Wjeżdżacie w jakiś zakręt, skręcacie kierownicą tak jak zawsze i może się okazać, że ten zakręt mocno ścięliście i na przykład uderzacie felgą w krawężnik. Trzeba się na pewno do tego przyzwyczaić, ale to przyzwyczajenie jest bardzo proste i bardzo fajne, bo to jest coś fantastycznego. A drugą rzeczą, która dopełnia wrażenia z jazdy tym samochodem, jest zawieszenie pneumatyczne. Przejeżdżanie przez jakieś nierówności, kolejny, dziury, tak jak jadę teraz, oczywiście nie mówię o żadnej jeździe terenowej, ale nasze drogi, jakieś podmiejskie i tak dalej, nawet w mieście. Zawieszenie pneumatyczne plus skrętna tylna oś powoduje, że ten samochód jest inny. No chyba, że ktoś ma trzy nowe Mercedesy, no to inny nie będzie, ale dla wielu osób, czy dla większości osób, to mogą być najfajniejsze wrażenia z jazdy tym modelem i coś, co go po prostu odróżnia. Bo te 4.7, wiadomo, to jest coś niesamowitego, szczególnie w tak na przykład ciężkim aucie. Te wrażenia są super, ale na mnie zdecydowanie większe wrażenie robi zawieszenie pneumatyczne plus tylna skrętna oś. I ja bym konfigurację tego samochodu zaczął od tego. Wolałbym nawet mieć słabszy silnik, mniej koni, ale mieć te dwie rzeczy. Co do samego prowadzenia skręcania. Ten samochód oczywiście skręca fajnie, ale jak na tak duże możliwości, to sam układ jezdny raczej za tym nie nadąża, ale to jest prosto wytłumaczyć. To nie jest samochód do jeżdżenia jak po torze, kompletnie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, pneumatyka, skrętna tylna oś, pełen relaks. Co tego dopełnia? 110, 120, 140, no 160 nie jechałem, ale powiedzmy, gdybym jechał na niemieckiej autostradzie, cały czas totalna cisza. Podkreślam to, ponieważ bardzo dużo elektrycznych samochodów, dla kogoś, kto nimi nie jeździ, może się wydawać, no nie ma dźwięku silnika, będzie totalna cisza, a bardzo często tak nie jest. Tak słychać szumy powietrza, jeszcze coś takiego może nienaturalnego, czyli nie słyszycie silnika, a słyszycie te szumy powietrza. To jest dziwne, a tu jest totalna cisza. No w końcu limuzyna Mercedesa, więc tak powinno być, ale po prostu tak tutaj jest, więc uspokajam, gdyby ktoś o to się martwił. Wrażenia akustyczne, czyli ta cisza, spokój, zawieszenie, rewelacja. Jest jedna dziwna rzecz, która to, nie wiem czy psuje, ale nie mamy silnika spalinowego. Spróbuję zaraz przyspieszyć, może to usłyszycie. Więcej nie mogę, trochę zwolnię. Zobaczcie jeszcze raz. Burczy, burczy. Tylko co? Głośnik. Nie wiem, czy się nagrało, oczywiście to... Jeden powie, że to jest bez sensu, bo nie mamy tutaj silnika spalinowego, więc po co ten samochód ma burczeć? A drugi powie, że to wzmacnia wrażenia z przyspieszania. Więc, nie wiem, decyzję zostawiam Wam. Dobra, teraz trochę części elektrycznej. W końcu jesteśmy w takim samochodzie. Mamy tutaj baterię o pojemności 90 kWh. Wydawać by się mogło, że to jest bardzo dużo. Znaczy nie, to jest bardzo dużo. Wydawać by się mogło, że to wystarczy na bardzo dużo kilometrów. I zaraz będę kontynuował, ale zobaczcie, jak podjeżdżamy do świateł, jeśli bym ich nie widział, to zobaczę je tutaj. To jest fantastyczna rzecz. Bardzo mi się to podoba. A wracając do baterii. Mercedes obiecuje zasięgi 500-600 km, różnie to wygląda. Moje zużycie energii w tym samochodzie wygląda następująco. Jazda powiedzmy do 90 na godzinę, 20-22 kWh. Ekspresówka to jakieś 25-26 kWh, a autostrada ponad 30. To już sobie policzcie, 90 kWh, pojemność baterii, ponad 30 na 100 km na autostradzie. No to ile przejedziemy? Też do zera raczej nikt by schodzić nie chciał. No i tu znowu, czy elektryki to samochody na autostrady? No raczej nie. No ale z drugiej strony to jest, powiedzmy, E-klasa.
No to czy E-klasa jest na autostrady? No raczej tak. Więc znowu takie trochę rozbieżne wrażenia. No ale dobra, powiedzmy, że ktoś jeździ tym samochodem w mieście. Mnie się nie zdarzyło zużywać mniej niż 26 kWh. 28 to jest taki mój standard. Przekraczałem też 30. Da się oczywiście mniej, jak będziemy używać rekuperacji. Będziemy jeździć tak, jak się powinno jeździć elektrykiem. Okej, tylko po co komu 4,7? Napęd na 4 koła i tak dalej, żeby, nie wiem, nie używać klimatyzacji, jeździć w trybie eko. Mamy ich tutaj 4. Eko, komfort, sport, indywidual. Nie będę w to bardzo wchodził. Eko bardzo tłamsi ten samochód. Ja jeżdżę cały czas w komforcie, sportu już jest hardcore. Ale po co komu taki samochód, żeby właśnie jeździł, nie wiem, nie używając klimatyzacji, nie włączając ogrzewania fotela, żeby tylko zużyć mniej. Bez sensu. Więc tak realnie zużywa się tu 26-28 kWh. No to znowu, prosty rachunek, na ile to wystarczy, mimo tak ogromnej baterii. No ale tutaj też nie ma cudów, 2,5 tony, 4,7 do setki, napęd na 4 koła. Tak to będzie realnie wyglądało, więc po prostu się z tym liczcie. Sam system MBUX ja nie będę wnikał, bo zastanawiam się w ogóle nad taką rzeczą, może doradźcie mi. Czy nie nagrać oddzielnego odcinka o tym systemie, bo one są zbieżne w tych wszystkich modelach, żeby go nagrać i po prostu, jeśli ktoś nie zna tego systemu, to odnosić go w teście samochodu do tego odrębnego filmu, bo jeśli ja miałbym w każdym teście pokazywać to wszystko, to po pierwsze każdy odcinek trwałby godzinę, po drugie ja bym w każdym odcinku mówił to samo, no bo tak jak mówię, te systemy są bardzo podobne, więc nie chcę w to wnikać, pokazywać tego wszystkiego, już parę razy to robiłem. Jak nie widzieliście, to może zobaczcie jakieś inne testy, te wszystkie Hey Mercedes i tak dalej, cicho bądź, nie odzywa się, o, nie zareagował, więc nie będę w to wnikał. Powiem tylko odnośnie obsługi klimatyzacji, bo to jest ważne. Miliard razy mówiłem, że nie lubię tej dotykowej obsługi, a też chyba miliard razy mówiłem, że przez to, że tutaj te przyciski są tak ogromne, to nie sprawia mi to żadnego problemu. Pokażę Wam może, jak się rusza tym samochodem, czy musicie się martwić na przykład jakieś Audi, bo zaraz mi się tutaj kończy pas. No to tak się musicie martwić. Te wrażenia to jest jakiś kosmos. A wracając do obsługi. Przez to, że to jest tak duże, nie sprawia to żadnego problemu. Albo może inaczej. Jest to dużo wygodniejsze niż w większości samochodów, gdzie te przyciski, te miejsca, w które trzeba trafić, bo to często jest tak, są mikroskopijne. Nadal tego nie lubię, ale jeśli to ma być dotykowe, no to niech będzie to zrobione tak, jak jest tutaj. Tak w skrócie. No ale może jeszcze, skoro użyłem słów, jak coś jest zrobione, to odnośnie tego, jak zrobione jest wnętrze. Jest tutaj minus, bo zobaczcie, jak sobie to zamkniemy. Jak często widzieliście więcej piano black? Całe morze. Więc ja to sobie otwieram, żeby nie rysować wzrokiem. Ale pomijając to, to wnętrze to jest coś przefantastycznego. Jak nie lubicie jasnych wnętrz, no to powiecie co innego. Ja to rozumiem. Może ktoś woli czarne i tak dalej, jakieś ciemne. Ja uwielbiam jasne wnętrza. I to połączenie, co dziwne, tego chyba niebieskiego koloru, nie znam się na kolorach, podpowiedzcie, tego niebieskiego koloru, tych LEDów, tego, tej jasnej przestrzeni, bo to nie są tylko fotele, ta cała jasna przestrzeń. Jak wsiadłem w ten samochód, po pierwsze, jak otworzyłem drzwi i zobaczyłem, że one nie mają ramek, to ja jako stary subarowiec, jeśli jest takie słowo, byłem totalnie kupiony, już uwielbiałem ten samochód, uwielbiam drzwi bez ramek, to się dzisiaj już nie zdarza, no a szczególnie w limuzynach. Coś fantastycznego. Czyli po pierwsze drzwi bez ramek, po drugie jasne, całe wnętrze. To robi tak ogromne wrażenie, taką robotę, że naprawdę można się w tym wnętrzu zakochać i nie chcieć stąd wysiadać. Ja nie chcę stąd wysiadać, no a niedługo będę musiał. Tu jest tyle detali, takich smaczków. Wierzcie mi, że nagrywając samochody co tydzień, może nie powiem, że to się nudzi, ale wpadacie w taką pewną rutynę. A nagrywanie tego samochodu to jest po prostu miód na moje serce. Szukanie takich smaczków, tych zakończy, na przykład tutaj na końcu deski rozdzielczej, jak otworzycie drzwi, jak to wszystko wygląda, jak to jest zrobione, no po prostu wow. Dawno nie jeździłem samochodem, gdzie przebywanie w jego wnętrzu sprawiałoby mi tak ogromną frajdę. Naprawdę jest to mistrzostwo świata, przynajmniej dla mnie. A co do samego wyglądu, ale z zewnątrz, to ja mam tutaj takie trochę mieszane uczucia, bo trochę nie pasuje mi ten przód. Nie jestem fanem,
designu tych nowych elektrycznych Mercedesów z przodu. Natomiast z tyłu ten samochód podoba mi się bardzo. Bo to jest takie trochę połączenie limuzyny ze sportem i myślę, że to się udało. Przód nie do końca. Fotele. Co prawda nie ma tu poduszeczki jak w S-klasie, ale nadal są one, notabene, klasą samą w sobie. Wyglądają fenomenalnie, a siedzi się w nich jeszcze lepiej. Fotele to jedna z najmocniejszych stron tego samochodu. Podobają mi się wysuwane klamki i podoba mi się też jakość, no nie zegarów, a wyświetlacza. Natomiast trochę mniej podoba mi się ich obsługa z poziomu kierownicy. No ale dobra, chyba czas przejść do podsumowania, ale najpierw sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Ceny Mercedesa EQS startują z poziomu 324 100 zł, natomiast prezentowana wersja 500 4MATIC to koszt minimum 402 700 zł. Co oczywiste, jest to tylko cena wyjściowa, ponieważ dodając kolejne elementy wyposażenia, jak choćby pakiet AMG za 25 000 zł, felgi za 6, fotele za 8 i tak dalej, finalnie cena prezentowanego egzemplarza przekroczyła 560 000 zł. No i to jest świetny przykład na to, gdzie ja wiele razy mówiłem, że w klasie premium wyposażeniem, silnikiem plus wyposażeniem można sobie podwoić cenę samochodu. Bo ten samochód możemy kupić trochę ponad 300 tysięcy, dołożymy wszystko i będzie, nie wiem, zbliżymy się do 600. A jak weźmiemy AMG, to już w ogóle. Z drugiej strony kupować takiego Mercedesa i nie dobierać wyposażenia, to też tak trochę średnio. No ale dobra, odkładając cenę, skupiając się na samym produkcie, na samym samochodzie, dla kogo to jest samochód? Powiem szczerze, że ja nadal nie wiem, ale jeśli z jakiegoś powodu, czy z jakichś powodów, chcecie samochód elektryczny i ten samochód elektryczny ma być bardzo komfortowy, jednocześnie bardzo szybki, nawet powiem niewyobrażalnie szybki, a jednocześnie ma być limuzyną taką płynącą, dającą spokój, elegancję, takie wrażenia dostojności. Nie wiem, czy da się połączyć dostojność i sport. Jak się nie da, to się nie da, ale jeśli się da, to ten samochód jest tego bardzo blisko. To są moje uczucia i jeśli takich rzeczy oczekujecie od swojego nowego samochodu, no to może to jest auto dla Was. Szerszej takiej ogólnej grupy docelowej ja trochę nie widzę. Dajcie znać, bo może Wy widzicie, także czekam w komentarzach, pogadajmy sobie po prostu o tym. No i jak zawsze poproszę o odrobinę wsparcia, jak się ten film podobał, to łapa do góry, jak się nie podobał, to do dołu. Jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, bo co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.